Witajcie agenci, witam ponownie, witam w Resident Evil 0 HD. Doszedłem do wniosku, że gdy już zakończyliśmy kampanię fabularną, jeszcze trochę od Resident Evil Remake, ten pierwszy Resident Evil. Przeszliśmy w całości Resident Evil 2, nawet zaczęliśmy na Twitchu już działać. Oraz skończyliśmy Resident Evil 3 Remake, no i jesteśmy w trakcie 8-7, to postanowiłem wrócić nieco do starych odcinków. Resident Evil 0. Thank you.
follow me. Yeah.
Wreszcie mnie słychać. Jednakowoż też pozwolicie, że się skupię. Oj. Headshot i dziękujemy. Wiem co powiecie, Resi zwariował, wyrzucił ze to, no fakt, nie planowałem tego. Let's split up. Okay. Come on. Okay. Wiecie co? Wiecie dlaczego jestem w takiej kropce? Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie położyłem walizkę. A, tutaj sobie leży. Dobra, przemieniamy się na Rebekę. Damy jeszcze Rebece to. A to wszystko po to, aby móc zyskać shotguna. Nie czerwone zioło. Jest.
I'll go alone. Okay. This way. Okay. Okej, to ruszamy. Czekajcie na chwilę. Dajcie mi chwilę. Będziemy mieli jeszcze jeden moment, w którym się rozdzielimy. Ale musimy bardzo być ostrożni. Ajej, cały czas się mylę. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Panowie się trochę przemienili. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Aby tego nie zrobić, to musimy posiadać tą kartę.
poza tym... Z drogi! Dobra, jedziemy. Nie wiem, czy go zabiłem i nie obchodzi mnie to już. No niestety, Rebeka, to nie jest twój przyjaciel. Już nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 67/10. Co ja robię? Poczekajcie. Spróbujmy. Ojej. Czekajcie. 63. No to już mamy postęp. Dobra. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now.
81. Mam minutę. Niedobrze. Mamy ostatnią szansę. Jak ja mam to zrobić? Mam pomysł. Teraz albo nigdy. Dlaczego nie działa? Pełno ślicznych światełek. Ledwie się udało. Ale się udało. Research center?
first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention. Him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? No, tutaj sobie zakończymy, agenci, rozgrywkę. No i będziemy kontynuowali od tego miejsca już w następnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie. Wiemy, że przygoda Rebeki Chambers powraca ponownie po bardzo długiej przerwie. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lata. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz mile widziany. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.